Hej, witam Was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, pogadamy sobie dzisiaj o modach. Ostatnio pojawiło się pytanie na streamie, więc jeżeli będzie się więcej pojawiało, to wiadomo, że łatwiej jest mi zrobić film niż odpowiadać kilka razy na to samo. O legalności modów sobie porozmawiamy, o moim podejściu do modów, o tym, jakie mody instaluję. Przede wszystkim najważniejsze chyba dla Was od razu wrzucimy na sam początek, czyli mamy pytanie, jakie mody. Tych modów jest dużo, najlepiej korzystać z jakichś agregatorów, nie wiem jak to nazwać, paczek, zestawów modów. Ja używam taki modpack, Protanki to się nazywa. Wydaje mi się, że ktoś z Rosji zrobił ten modpack, albo no, w każdym razie na pewno rosyjskojęzyczni ludzie, ponieważ docelowo, znaczy docelowo, podstawowo jest oczywiście ten mod pak po rosyjsku, ale oczywiście wybór języka angielskiego też jest. Po polsku niestety nie ma. Myślę, że pokażę Wam, jak to wszystko działa. Także skąd w ogóle go ściągnąć? Jak wpiszecie sobie Protanki na Google, to Wam wyskoczy taka stronka i tutaj wybierzecie sobie Base, Light albo Extended. Ja wybieram zawsze tą bazową. Tutaj macie skąd chcecie ściągnąć. Najbezpieczniej zawsze ściągać jest z WG Mods, czyli to jest oficjalna strona Wargamingu z modami. Tutaj bierzemy download i po prostu pobieramy pewną paczkę. Co się dalej z tym dzieje? Otóż, moi drodzy, dalej mamy to w katalogu pobrane. Wystarczy kliknąć dwa razy, to jest taką ikonką. Chcemy oczywiście, tutaj wybieramy sobie język, albo rosyjski, albo angielski. No, w moim przypadku oczywiście angielski. I zobaczcie, co się... O, tam jakieś reklamy się pojawiają, bo to chyba jakaś zawodowa drużyna. No, nie jestem w temacie ogólnie tego e-sportu. W ogóle mnie to nie interesuje, mówiąc szczerze. No i właśnie, pojawia się nam takie okienko i teraz Wam powiem mniej więcej, co ja instaluję, ponieważ to nie chodzi o to, żeby ściągnąć paczkę modów i zainstalować wszystko, co tam jest. Do niektórych modów mam podejście takie jak byk do czerwonej płachty, tak? Wiecie, zwłaszcza starzy bywalcy kanału wiedzą, jakie mody nigdy mi się nie podobały. Co do samej legalności modów, to też sobie przy kolei, przy omawianiu, powiedzmy, poszczególnych modów powiemy. No więc klikamy dalej. I tutaj najważniejsza rzecz, musimy podać ścieżkę do swojego katalogu z grą World of Tanks. Jak widzicie, u mnie to jest na dysku E, WOT 9.5, no bo kiedyś to ten katalog istnieje po prostu już jeszcze od WOTa 9.5, dlatego tak to wygląda, World of Tanks. I mamy tutaj takie opcje, czy chcemy usunąć wszystkie poprzednie mody z gry, i to drugie, nie wiem, co to znaczy, ale zawsze mam to zaznaczone. I tutaj jeszcze, że w starcie, czy chcemy skrót zainstalować, to możecie odznaczyć. W każdym razie klikamy, że chcemy usunąć wszystkie mody. Klikamy dalej i tu się zaczyna zabawa, ponieważ tych modów jest dużo. Jak na coś najedziemy, to sobie oczywiście po lewej stronie w okienku zobaczymy, co też takiego ten mod nam oferuje. I od razu Wam powiem, żebyście, tak jak już mówiłem, nie instalowali wszystkiego, nie zaznaczali wszystkiego, tylko to, co jest Wam potrzebne. Możecie tą paczkę odpalać wielokrotnie, także to nie jest tak, że raz zainstalujecie i już kaplica, to, co wybraliście, będziecie mieli, jesteście na to skazani. Nie, nie. Możecie sobie ją instalować wielokrotnie, różne mody próbować. Mody niektóre ułatwiają, po prostu ułatwiają grę, w sensie, że coś lepiej widać, albo mamy więcej informacji. Zawsze tak było, zawsze mody miały ułatwiać coś albo uatrakcyjniać stronę wizualną gry. No więc powiem Wam, co ja mam zainstalowane. Co tutaj? Pierwsza rzecz taka, jak widzicie, kropeczka, bo to nie liczą się ptaszki, tylko kropeczki. To jest taki wskaźnik, który nam objaśnia, jak bardzo rozjechany jest celownik nasz. Bo to, że jest kółko duże, to jeszcze mało znaczy, tak? Czyli mamy tutaj coś takiego, czas podany, ile prawdziwy czas
jaki będzie potrzebny do skupienia pełnego celownika. To nam się bardzo rozjeżdża, oczywiście jak bardzo szybko jedziemy, albo szybko jedziemy i skręcamy wieżą. To jest taki bajer. On w grze właściwie nie pomaga w niczym, szczerze mówiąc, ale mi się to podoba. Nieraz naprawdę ciekawe wartości można tu zobaczyć. Dalej są celowniki. I celowniki to jest moim zdaniem to, co w wocie leży odłogiem i kwiczy. To znaczy, powinno w wocie być przynajmniej jeszcze kilka naprawdę fajnych celowników. Ja lubię celowniki, moi drodzy, które są, jakby to powiedzieć, bardzo szczegółowe, albo może inaczej, precyzyjne. O, nie lubię takich grubych kurka buk, zresztą tutaj możemy sobie zobaczyć, tylko takie celowniki, które mają te wszystkie linie dosyć cienkie, żeby to było w miarę precyzyjne. Tutaj są różne, dosyć uboga jest oferta akurat tutaj celowników, więc no to możecie sami sobie zainstalować. Ja mam tego Taipana, ponieważ przede wszystkim chodzi też o to, żeby celownik był widoczny, a różnie to jest. Czasami jest niewidoczny, ponieważ tło mamy zlewające się na przykład z kolorem celownika. No jeżeli celownik mielibyśmy na przykład czarny, no to wiadomo, że jeżeli przesuniemy obraz na jakieś czarne miejsce, no to ten celownik będzie o wiele mniej widać, prawda? Oczywiście są różne zabiegi, że on się rozświetla wtedy albo zmienia kolor, no można tego próbować. Ja mam Taipana, możecie sobie go spróbować albo coś innego. Ta paczka akurat Protanki nie obfituje w celowniki. Dalej jest celownik artyleryjski i ten celownik artyleryjski daje nam całkiem sporo informacji o tym, kiedy pocisk doleci i to kółeczko tak wygląda fajniej. Myślę, że jak ktoś gra artylerią, to doceni ten celownik. On jest prosty, bez jakichś tam super bajerów, ale naprawdę, naprawdę fajny. Dalej, celownik serwerowy, nigdy tego nie włączam. Chyba nie mam potrzeby. Zawsze mi rozpraszał celownik serwerowy. Dalej sobie jedziemy. P-Mod, to nie wiem. Tutaj mam tylko coś takiego. To jest bardzo fajna rzecz. Mianowicie podnosi nam czas trwania dźwięku żarówki. Także jest to mega, mega ciekawa rzecz, tylko pamiętajcie, żeby w to w 100% nie wierzyć. To znaczy, jak to działa? Jeżeli wyjeżdżamy z zamurku, przejeżdżamy przez ulicę, przeciwnik jest na końcu ulicy, nas zobaczy, to normalnie mamy dźwięk, że wiadomo, jesteśmy wykryci, prawda? Przejedziemy na drugą stronę, znikniemy z pola widzenia i tak naprawdę ten mod daje nam możliwość, nie musimy liczyć, tak? Daje nam możliwość dokładnego usłyszenia, kiedy kończy się wykrycie. To się bardzo przydaje w wielu sytuacjach. Tylko pamiętajcie o jednej rzeczy. Jeżeli będziecie cały czas spotowani, to nawet jak ten mod przestanie pikać, to wiadomo, że wy nie znikniecie przeciwnikowi, prawda? No, trzeba mieć to na uwadze. Czasami nie wiemy, że jesteśmy spotowani. Także idealnie sprawdza się to wtedy, kiedy na przykład stoimy w krzakach, jesteśmy wykryci, wtedy włącza się nam żarówka, włącza się pikanie, cofamy się, prawda, bo chcemy zniknąć i dokładnie będziemy wiedzieli, w którym momencie przeciwnik stracił nas z oczu, żeby jeszcze raz oczywiście w tego krzaka wjechać. Co tu jeszcze mam? Wolna kamera w replayach, to jest bardzo ciekawy mod, bardzo przydatny przy nagrywaniu. Uruchamia się to F3. Jak widzicie, po prostu podczas odtwarzania powtórki możecie operować swobodną kamerą na całej mapie. Czyli nie tylko gdzieś tam w pobliżu swojego czołgu, ale również no, po prostu na całej mapie. Możecie oddalenia robić potężne i tak dalej. Dalej jest XVM. XVM, jak wiecie, to zawsze byłem w opozycji do tego moda. Uważałem, że to nie jest fajne, że gracze, ci, którzy go zainstalują, mają wyświetlane statystyki przeciwników i sojuszników.
czy wylosowało z dobrymi graczami, czy z złymi. Zawsze byłem przeciwnikiem tego moda, zawsze będę przeciwnikiem i go nie instaluję. Tutaj o dziwo jest ptaszek zaznaczony, czyli ja coś z tego XVM-a tu chyba... Nie, nic nie mam zainstalowane. No właśnie. No XVM to główna jego rola zawsze była taka, żeby pokazywać dane graczy, z którymi aktualnie gramy. Nie wiem, jak obecnie XVM działa. Jeżeli ktoś ma wyłączone na przykład statystyki, czy też ma to ukrywanie włączone. Nie mam pojęcia, czy to łapie. Nie zamierzam instalować tego moda. Jak ktoś chce, niech sobie sprawdzi. Oczywiście bardzo dużo tutaj zazwyczaj było jeszcze różnych takich, nie wiem jak to nazwać, podmodów składowych tego moda, które były kontrowersyjne, tak? No, zdarzało się, że wyświetlał na przykład czas przeładowania przeciwnika, co niedozwolone jest w WoCie, jak wiecie, i tak dalej. Jedziemy dalej. Co tutaj? Achievementy w bitwie. To jest włączone. Uważam, że jest to bardzo miły dodatek. Po prostu wyświetla nam się na bieżąco, co w bitwie zdobywamy. Jaki medal zdobywamy, jakie osiągnięcie, jaką plakietkę i tak dalej. Fajna rzecz, można to włączyć. Co jeszcze? Final Shot. Bardzo, bardzo fajny mod. Final Shot to jest mod, który może pokazywać wszystkie strzały, które otrzymaliśmy w bitwie. On się bardzo przydaje w przypadku, kiedy jesteśmy strasznie wnerwieni i wydaje nam się, że no, przeciwnik nie mógł nas trafić albo nie mógł nas przebić, a jednak to się stało. Więc ten mod idealnie pokazuje nam, z której strony i dokładnie gdzie uderzył pocisk przeciwnika. Fajna rzecz. Nie wpływająca na rozgrywkę, ale bardzo miły dodatek. Dalej, co mam tutaj wrzucone? WN8 w czasie rzeczywistym. Po prostu jak gramy, to u góry wyświetla nam się WN8, żebyśmy widzieli, ile w ogóle tego nagraliśmy. Jest to fajny mod, uważam, bo czasami możemy przez to zaobserwować, jeżeli ktoś gra pod WN8, możemy zaobserwować, co tak naprawdę daje nam, albo powiedzmy inaczej, ile daje nam na przykład zrobienie jednego fraga więcej, zamiast jednego zrobienie dwóch fragów. Ile tak naprawdę nam poprawia to WN-a, ile dodaje, albo trzy fragi zrobimy. No, od razu wam zdradzę, że dużo to daje, naprawdę. Nawet jak jedno obrażenie zadacie temu czołgu, wystarczy skończyć. Dlatego ludzie często polują na fragi w czasie bitwy, bo wiedzą, ile to WN-a daje. Dalej, co tutaj jest ciekawego? No tutaj są takie też częściowo rzeczy, które już zostały wprowadzone do WoTa, różne wersje właśnie, ile komu HP zostało i tak dalej, ja tego w ogóle nie instalowałem, zresztą uważałem kiedyś, jak jeszcze w WoCie niedostępne było, że to po prostu jest oszustwo, nie? Że widzimy dokładnie, ile HP zostało przeciwnikowi. Kiedyś były takie, no dzisiaj w WoCie możemy to sobie zaznaczyć, a z modami różnie to było. Dalej, co jest? Pokolorowane ikonki. To jest taki dodatek, teraz widzicie, o co chodzi, tak? Po prostu z boku mamy zawsze ikonki czołgów i w tym przypadku konkretne kolory są przypisane do rodzaju pojazdu, czyli czerwone są artylerie, fioletowe są niszczyciele, żółte, z tego co widzę, medy, niebieskie mamy czołgi ciężkie, no i lajty na zielono. Taki dodatek, też nic nie zmieniający w grze, ale ja to lubię mieć. Dalej, cóż my tu, no tych modów jest sporo, ja nie będę wszystkiego omawiał oczywiście. To mi chyba nie działa, żeby w garażu można było zobaczyć, czy też w hangarze, wartość pancerza. Battle Hits. Mod Battle Hits jest bardzo podobnym modem do tego, który przed chwilą wam omawiałem, związany jest z tymi ostatnimi strzałami, które w nas ładują. Z tym, że Battle Hits tak naprawdę wszystko nam pokazuje, gdzie konkretnie
strzelił ktoś, gdzie my strzeliliśmy. Działa to na zasadzie powtórek, z tego co pamiętam, czyli możemy sobie nie tylko w czasie rzeczywistym, czy nie wiem, uruchamiając daną powtórkę to zobaczyć, ale możemy zobaczyć w ogóle nie uruchamiając bitwy, tak, w garażu po prostu te czołgi się wyświetlają. Dalej mamy coś bardzo przydatnego, przynajmniej dla mnie, czyli Replace Manager w garażu. Co to oznacza? Otóż to, że mamy pokazane wszystkie bitwy, które mamy w katalogu Replace, tutaj w takim oddzielnym jakby miejscu można wyświetlić wyniki tego, można uruchomić, bardzo fajne, zresztą zaraz w wodzie Wam część tego pokażę. No, wyświetlanie doświadczenia załogi, co tu jeszcze, statystyki zaawansowane, w wocie już też częściowo weszły fajne statystyki, ja z przyzwyczajenia jeszcze tego używam, nawet nie zwracam szczerze mówiąc na to uwagi, ale jakoś tak jest to zaznaczone, ponieważ pamiętajcie, że jeżeli tego moda, tej paczki używacie, to to jakoś w jakiś sposób, nie wiem jak, jest zapamiętane, które mody wybraliście. Czyli jeżeli przestaną działać, bo będzie aktualizacja, ściągnięcie nową wersję i to nie musicie ponownie wybierać, zaznaczać tych wszystkich modów, tylko program o dziwo wie, co poprzednio było zaznaczone. Zrobimy next. Co tutaj jest? No tutaj są głosy, to jest takie nieistotne. I dalej mamy, to zaznaczyłem sobie, to są takie dźwięki, jak strzeli artyleria przeciwnika. No obecnie mamy tak, że widzimy ten strzał, prawda, ale czasami nie możemy akurat patrzeć w tym kierunku i słyszymy takie pyknięcie. Ja to zaznaczyłem. W sumie chyba się to nie przydaje do niczego, aczkolwiek jak artyleria bardzo mocno w nas nawala, to przynajmniej wiemy, że za chwilę dostaniemy gonga. Normalnie ten pocisk można zobaczyć, jak leci w nas, ale tutaj po prostu słyszymy dźwięk. Możemy w drugą stronę patrzeć, z kim się strzelać, a i tak usłyszymy dźwięk, że coś leci. Co do legalności w ogóle modów, moi drodzy, czy tu coś jeszcze jest? Mini hangar i to. O hangarze jeszcze będzie. Ja tego oczywiście nie będę robił. Uruchomię teraz wota. Co do legalności wotów, modów, przepraszam, zawsze były różnego rodzaju bitwy o to. Ogólnie nigdy nie było sprecyzowane ze strony Wargamingu, który mod jest dozwolony, a który jest niedozwolony. Znaczy, były takie próby, ale kłóciło się to z ogólnym założeniem. Ponieważ głównym założeniem Wargamingu było to, iż nielegalnym modem jest każdy mod, który daje jakąkolwiek przewagę gracza, który go zastosuje, nad graczem, który go nie stosuje. I to była zawsze taka zagwozdka, bo według tego bardzo dużo modów powinno być zakazanych. Tych modów, które właśnie możemy na oficjalnej stronie tej modowej znaleźć w World of Tanks. Na przykład wspomniany wcześniej XVM na pewno dawał przewagę, prawda, graczowi, który go stosuje, nad tym, który nie stosuje, bo gracz, któremu się wyświetliły statystyki, pamiętajcie o tym, zyskiwał od razu informacje, który gracz jest słabszy, który jest mocniejszy, widział na flance jego, jakie są czołgi i mógł tylko zerknąć i zobaczyć, że trzech graczy, którzy grają przeciwko niemu, to są gracze na przykład czerwoni, którzy dopiero zaczynają przygodę, mają bardzo mało bitew, no i od razu mógł, że tak powiem, odważniej troszeczkę zagrać. Z drugiej strony przy samym rozjeździe, jeżeli by poczekał, to też by widział, gdzie jakie czołgi się wyświetliły i wiedziałby, że prawa flanka jest o wiele słabsza niż lewa na przykład. Niestety okazuje się, że ten mod był legalny zawsze i kurczę, no jakby to, no WG się zawsze gubiło w zeznaniach. Naprawdę sporo modów powinno być, tak powiem, nielegalnych.
Kolejny mod, o którym spoza tej paczki boleję bardzo nad tym, to jest mega ciekawy mod na hangar, który po prostu sprawia, że aż lepiej się wraca do tego hangaru. Otóż to jest to, Hangar Manager to się nazywa. Ogólnie możecie znaleźć to na Google pod Hangman, Hangar Manager chyba. I to jest mod, który jest tutaj w tym miejscu, widzicie. Można to kliknąć. Tu pokazuje się, co chcemy, żeby się nam wyświetlało. Czyli jaka konkretnie mapka. Zobaczcie, można na ENSC-u. Zróbmy zapisz. O, i nam się będą zawsze czołgi tutaj wyświetlały, w tym miejscu. Tutaj tego jeszcze dużo jest, oczywiście, ale najbardziej, no, fenomenalna rzecz to jest, szczerze mówiąc. Jak ktoś to wymyślił, to jest gość. Zobaczcie, no tu jest dużo tego. To jest ostatnia pozycja w bitwie. Dzięki temu możecie za każdym razem mieć inny hangar. Jedyny problem jest wtedy, kiedy skończycie bitwę gdzieś pod wodą na przykład, albo gdzieś, no nie wiem, z góry będziecie spadać czy coś, to niestety to się tak wyświetli, tak? Czyli będzie hangar pod wodą. To wtedy, no ale rzadko to się dzieje, tak? Normalnie ten mod bierze informacje z miejsca, w którym kończycie bitwę. Czyli albo jest to miejsce, w którym zginęliście, gdzieś w środku bitwy, albo jest to miejsce, gdzie zatrzymaliście się, jak upłynął czas. Tutaj akurat w przypadku tej bitwy to końcóweczka była, widzicie, gdzie to jest na tej mapce. My tutaj atakowaliśmy od dołu i ja jechałem właśnie tutaj, tu ostatnie czołgi gdzieś przeciwnika zginęły. Więc w tym miejscu skończyła się dla mnie bitwa i to miejsce jest wyświetlane. Dla mnie, tak jak mówię, jest to mod fenomenalny. Po prostu ja go uwielbiam. Uwielbiam. Powiem szczerze, że jak go mam zainstalowanego, to od razu chce się aż grać, bo niektóre miejsca, ogólnie mapy w WoCie są mega malownicze, prawda? No są naprawdę świetnie wykonane. One są małe, ale biorąc pod uwagę też te tła, które dorobili, no wyglądają świetnie, wyglądają bardzo dobrze jak na taką grę czołgową i naprawdę za każdym razem w innym miejscu możemy wyświetlać swoje pojazdy. Zobaczcie, że tutaj jest mapa śnieżna, to jest ośnieżony trochę pojazd i ja nie grałem tym akurat pojazdem, ja grałem jakimś innym. Chodzi o to, że jak wybiorę coś innego, to wszystko jest dostosowane do mapy, czyli tak jakbym w tej bitwie grał właśnie tym czołgiem. Teraz ten jest ośnieżony, prawda? Wybiorę jakąś inną nację, na przykład francuskie, co na zielonym powinno być lepiej widać. Proszę bardzo, no tutaj akurat mam może takie, co nie grałem. O, i też jest ośnieżony i gąsienice są trochę ośnieżone i tak dalej. Także fajna rzecz. Pozostałe mody mamy, te, które są dostępne oczywiście w garażu, mamy tutaj, lista modyfikacji, widzicie, prawda? Klikamy i tu mamy oprócz tego Hangman, mamy jeszcze Battle Hits, proszę bardzo, klikamy sobie na to Battle Hits i teraz musimy co? Aha, musiałbym bitwę chyba rozegrać, bo tutaj nie ma, zaraz. Chyba tak. No nie ma na razie żadnej bitwy. Powinna być zaznaczona bitwa i wtedy dopiero możemy podejrzeć po prostu wszystkie strzały. A to jest dziwne, bo ja już dawno tego nie robiłem. Mogę zrobić close. No mam tutaj na pewno, dzisiaj rozegrałem jedną bitwę nawet. Ha, to weźmy tak, menedżer powtórek, 60 powtórek, jak zobaczycie, jest tutaj załadowane. To jeszcze granie na tarany w tym specjalnym trybie, więc tutaj tylko IS-7. Czasami się udało staranować, czasami nie. O, dzisiaj to jest ta bitwa, którą zagrałem.
czyli linia Mannerheima, bitwa losowa. I zobaczcie, że to wszystko ładnie tutaj widać. Możemy sobie kliknąć. Widzimy dokładnie, kiedy to było, ile doświadczenia zdobyłem, ile obrażeń zrobiłem. Można kliknąć pokaż wyniki bitwy i wtedy nam się to pokazuje. Proszę bardzo, taki to był wynik. Tutaj 2000 obrażeń, 3 fragi zrobiłem. Tutaj wszystko, zarobki. Wszystko działa tak, jakbyśmy przed chwilą skończyli tą bitwę. Bardzo fajna rzecz, jeżeli ktoś w ogóle przywiązuje wagę do powtórek. Natomiast zastanawia mnie właśnie, dlaczego to nie działa. Battle Hits. Może powinienem rozegrać bitwę, żeby tu wskoczyło coś, żeby coś zatrybiło. No, dawno, tak jak mówię, tego nie używałem, a kiedyś tylko o tym zrobiłem. I co tu jeszcze mamy? Jeszcze jest mod konfigurator. No, to tu jest, widzę, że tu się nawet tym nie bawiłem, szczerze mówiąc. Nawet się tym nie bawiłem. Dobra, słuchajcie, bo nie ma co robić jakiegoś nie wiadomo długiego, jak długiego tego materiału. Tak to mniej więcej wygląda, takich ja modów używam. Te mody są ze strony oficjalnej, czyli ze strony WG. Oprócz Hangmana, nie wiem, czy w Asline'a tej paczce nie ma czasem tego moda na garaż. Nie pamiętam tego, szczerze mówiąc, bo no w protankach jakoś nie chcą dodać. Oczywiście paczek z modami jest mnóstwo. To, że ja wam tą protanki zaproponowałem, to nie znaczy, że macie to instalować. Paczek tak naprawdę znajdziecie dużo. Wystarczy na oficjalną stronę wejść WG Mods i tam zobaczycie całą kategorię z różnymi paczkami. Możecie sobie wybrać taką, jaka wam odpowiada. Kolejna rzecz, jeszcze już ostatnia o tej legalności. Pamiętam, że na tej stronie WG Mods też się pojawiały tam jakieś mody, które niby były nielegalne czy zabronione, natomiast to wszystko jest takie, no nie ma jasno sprecyzowanych, tak, wytycznych odnośnie jaki mod będzie legalny, a jaki będzie nielegalny. Oprócz takich oczywistych, że tam jakieś lasery ludzie mają, tak, jakieś tam auto-aimy i tak dalej, działające z wyprzedzeniem, no to wiadomo, że jest nielegalne. No. To tyle. Żegnam się z wami, moi drodzy. Do usłyszenia.